Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać niesamowicie ciekawy, a przy tym bardzo, ale to bardzo prosty wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam kropelki. Robi się naprawdę niesamowicie prosto. Jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki, czy to będą damskie robótki, czy dziecięce robótki, czy piękne kocyki, ale również dlaczego nie na męskie swetry. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Aby się przekonać, warto jest zrobić chociażby taką małą próbkę, aby się przekonać, jak bardzo ciekawy jest ten wzorek. A przy tym właśnie te kropelki, one raczej są takie odwrotne kropelki, są bardzo takie uwypuklone. A co najważniejsze w tym jest to, że robi się niesamowicie prosto ten wzorek. Tak wygląda prawa strona robótki, a tak wygląda lewa strona robótki. Także ten wzór składa się z 6 rzędów i co 6 rzędów powtarzają się te nasze kropelki. A liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 4. Czyli mamy tutaj 3 oczka lewe i 1 oczko prawe, na których właśnie powstaną te kropelki. I ponownie 3 oczka lewe, 1 oczko prawe. Aby nasza robótka była ładna i symetryczna, musimy dodać, prócz liczby podzielnej przez 4, dodajemy jeszcze 3 oczka na końcu, aby ten nasz wzorek był symetryczny. I oczywiście po jednym oczku brzegowym. Proszę spojrzeć, jak ciekawie wyglądają właśnie te nasze kropelki. Różnie je nazywają, to mogą być kropelki, to mogą być szyszeczki, jak komu jest wygodnie. Najważniejsze w tym jest to, że wzorek jest prosty i niesamowicie ciekawy. Więc tak, ja na druty narzuciłam 21 oczek, czyli mamy tutaj 4 razy 4, 16, plus 3 oczka dla symetrii, 19 i po jednym oczku brzegowym. Zaczniemy więc robić, ale zaczniemy od rzędu bazowego, od rzędu zerowego, aby mieć podstawę, by rozpocząć nasz wzorek. Ale tego rzędu bazowego nie uwzględnimy oczywiście w następnych rzędach. To jest jak gdyby taka podstawa. Więc w tym rzędzie bazowym ściągamy oczko brzegowe i następnie przerabiamy 3 oczka prawe i 1 oczko lewe. 3 prawe i 1 oczko lewe. 3 prawe i 1 oczko lewe. 3 oczka prawe, oczko lewe i te 3 oczka, które potrzebujemy właśnie dla symetrii. Czy to z jednej strony, czy to z drugiej. Po przerobieniu rzędu bazowego zaczynamy nasz pierwszy rządek. Więc tak, w pierwszym rzędzie ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy 3 oczka lewe, I mamy teraz oczko prawe. To oczko prawe przekładamy sobie na prawy drut nieprzerobione. Niteczkę trzymamy z tyłu robótki. I robimy dalej 3 oczka lewe. Oczko prawe przekładamy nieprzerobione na prawy drut. 3 oczka lewe. Oczko prawe przekładamy nieprzerobione na prawy drut. 3 lewe, prawe przekładamy na nieprzerobione na prawy drut. 3 oczka lewe i oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. Więc tak, to był nasz pierwszy
rządek. W rzędzie drugim ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy sobie 3 oczka prawe i jedno oczko lewe. 3 oczka prawe i jedno oczko lewe. To jest nasz drugi rząd. Widzicie Państwo, jak bardzo prosto robi się ten wzorek? 3 prawe, jedno lewe. I tak do końca. Przerobiliśmy sobie 2 rzędy. Obracamy naszą robótkę. I teraz w rzędzie trzecim ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy sobie 3 oczka na lewo. I teraz tak, na tym oczku prawym powstaną 3 oczka. Wbijamy prawy drut, przeciągamy niteczkę, robimy narzut i jeszcze raz przeciągamy. Czyli na tym jednym oczku powstały 3. Następnie 3 oczka lewe. Ich liczba się w ogóle nie zmienia, na tych oczkach nie robimy absolutnie nic i tylko na oczku prawym. Na oczku prawym robimy sobie 3 oczka. 3 oczka lewe i ponownie na oczku prawym wbijamy prawy drut, przeciągamy narzut i jeszcze raz przeciągamy. 3 oczka lewe. I na oczku prawym robimy 3. Raz, 2 i 3. Obracamy naszą robótkę. I w rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe. Przerabiamy sobie 3 oczka prawe. I mamy tutaj te 3 oczka, które powstały na jednym oczku. I te oczka przerabiamy sobie na lewo. Raz, 2 i 3. Następnie 3 oczka prawe i 3 oczka lewe. 3 oczka prawe. Oczka lewe. Czyli tak jak nam schodzą oczka z drutu. Obracamy naszą robótkę i teraz tak, w rzędzie piątym ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy 3 oczka lewe i mamy teraz te 3 oczka prawe, prawda? Łapiemy prawym drutem te 3 oczka i przerabiamy je te 3 oczka razem na prawo, wbijając z tyłu drut z tyłu oczek. I ponownie mamy jedno oczko. 3 oczka lewe i ponownie łapiemy prawym drutem te 3 oczka i te 3 oczka przerabiamy sobie razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek. 3 oczka lewe i 3 oczka prawe, wbijając drut z tyłu oczek. 3 oczka razem na prawo. 3 oczka lewe i ponownie 3 oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek. Jest to ważne, aby ładnie nam wyszło to zamknięcie. 3 oczka lewe i oczko brzegowe. W rzędzie szóstym przerobimy sobie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Czyli mamy 3 oczka prawe i jedno oczko lewe. 3 prawe, jedno lewe. I tak do końca szóstego rzędu. Widzicie Państwo, jak prosty jest ten wzór. I w tym momencie przerobiliśmy sobie pierwszych 6
rządków i powtarzamy od pierwszego rzędu i wyjdą właśnie nam takie kropelki, szyszeczki. Można to na wiele sposobów po prostu nazwać. Ale fakt jest faktem, że ten wzór jest naprawdę jest super. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć, jak nie na wszystkie, to chociaż na większość Państwa pytań. No czasowo niestety no, mam bardzo dużo różnych innych zajęć, także jeśli nie odpowiedziałam na jakieś tam Państwa pytania, to z góry przepraszam. I oczywiście tak jak zwykle zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Proszę subskrybować, subskrypcja jest darmowa, aby być na bieżąco z każdą nowinką, która się ukazuje na moim kanale. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.